Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Jak wiecie już w poprzednim vlogu, ja jestem teraz z aparatem i najprawdopodobniej przez najbliższy rok, a nawet może półtorej roku będziecie mi właśnie widzieć w takiej osłonie. Przed chwilką jadłam śniadanie, więc jeszcze nie mam założonych gumeczek. Umyłam sobie tylko zęby i stwierdziłam, zaczynam nagrywać vloga. Na pewno będziecie ciekawi, jak tam ta moja praca licencjacka, czy coś już wiem. Jeszcze nic nie wiem, wysłałam pracę tydzień temu do dziekanatu. Dostałam maila, że będzie ona przechodziła te wszystkie systemy antyplagiatowe i dostanę wiadomość, kiedy będę miała wyznaczony termin egzaminu oraz obrony. Wciąż czekam na te terminy, także troszkę się zaczynam stresować, bo trochę długo to trwa, ale... No cóż, może tak to wygląda. Składam w drugim terminie, może te procedury są ciut inne, może ciut dłużej się czeka, nie wiadomo. Czekam dalej i w ogóle dzięki temu, że już napisałam tą pracę, trochę moje życie towarzyskie odżyło. Ostatnio widziałam się z koleżanką, wczoraj byliśmy na kolacji z Pauliną i z Dominikiem w Katowicach, także coś zaczyna się w końcu dziać, a nie tylko praca, nauka, pisanie pracy. Praca, nauka, pisanie pracy, bo tak było wcześniej, to wiecie z poprzednich vlogów. Kilku dni, już od prawie tygodnia, mamy catering, zdecydowaliśmy się na Fit Appetit i jak na razie jest przepyszny, na maksa wam polecamy. Jak widzieliście, wychodziłam z paczkami, ponieważ byłam wysłać paczki, które kupiłyście z wyprzedaży szafy, czyli moje ciuchy, paczki z rozdań oraz pakowałam paczki Wow Cow, ponieważ w weekend mieliśmy darmową dostawę, sporo zamówień wpadło, także miałam troszkę paczek do spakowania, troszkę koszulek do zapakowania. No i właśnie wróciłam do domu, siadam teraz do komputera, ogarniam sobie kalendarz, ogarniam sobie plan na dziś, no i będę działała. W ogóle to koniec końców zdecydowaliśmy się na Thermomixa. Ja już wspominałam wam ostatnio, że zastanawiamy się nad robotem kuchennym. Mimo że mamy teraz catering, to Thermomix będzie dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o gotowanie w weekendy. I w ogóle ten Thermomix jest super, bo i można robić w nim lody, jakieś drinki, jak przyjdą znajomi. Więc ten Thermomix chodził za nami i zrobiliśmy taki myk, w sumie dostaliśmy taki prezent, ponieważ dostaliśmy Thermomixa rodziców, którego oni mieli od kilku lat w domu, który super działa, jest w ogóle wszystko z nim w porządku, oczywiście jest sprawny, mimo to, że już troszkę posłużył rodzicom, a rodzice zakupili sobie nowego Thermomixa, także bardzo miło, dziękujemy jeszcze raz, jak mama czy tata oglądają, bo na pewno mega ułatwi nam funkcjonowanie, gotowanie i tak dalej. Tak wygląda nasza ta część kuchenna w mieszkaniu. Mamy ogólnie bardzo mały blat, zobaczcie, tam się już kończy blat. Więc nie ma w ogóle takiego praktycznie miejsca roboczego na krojenie, to jest jedyny fragment. Tutaj tak jak stał wcześniej, stoi też dalej ekspres do kawy, noże, dzbanek filtrujący, tu waga do odmierzania kawy do ekspresu. Tutaj mamy taki koszyk i tutaj mam po prostu owoce, aktualnie tylko winogron, bo mamy catering, więc jakby wiecie, owoce normalnie mamy w cateringu, więc nie kupuję ich. Tutaj dostaliśmy przetwory jeszcze od babci Kacpra, jak byliśmy na wsi w weekend. Jakieś tam pićku, woda, wiadomo, aloes. No i tutaj już jest zlew i tutaj postawiłam tego Thermomixa, którego mamy. No klasyczny, tutaj mamy ten koszyczek, pokrywka, cały sprzęt. Obok postawiłam dzbanek. Pewnie jeśli będę gotowała w Thermomixie, no to on tu nie będzie mógł stać. Będę go gdzieś musiała przekładać. No ale nie ma wyjścia. Musiałam jakoś tak rozłożyć tą część kuchenną, żeby się wszystko tutaj pomieściło. I w ogóle wiecie, mamy na tyle śmieszną sytuację, że tutaj wystaje przedłużacz, bo mamy jeszcze mikrofalę, która jest tam, bo nie mieści nam się na blacie i to też jest na maksa niewygodne, bo ona jest dość wysoko, ciężko mi się ją otwiera, sięga do niej po rzeczy, no ale trudno. Takie mamy malutkie akurat część kuchenną i jakoś No trzeba było sobie poradzić. I pokazałam wam Thermomixa, trochę wam o nim opowiedziałam, jak sobie go rozmieściłam i jakoś tak, słuchajcie, dziwnie się poczułam, jakoś zrobiło mi się tak mega zimno i tak dalej, zaczęło mi trochę boleć gardło, chyba brało mi jakieś przeziębienie, więc zrobiłam sobie szybciutko miksturę z imbiru, z kurkumy, z pieprzu, z miodu, z cytryny, wypiłam taką porządną dawkę i już przez resztę dnia chillowałam, może trochę za duże słowo, pracowałam po prostu na komputerze już pod kołderką, wieczorem troszkę posprzątałam, ale jakby wiecie, nie bardzo miałam siłę nagrywać. Ale dzisiaj wstałam, właśnie jestem w samochodzie, ponieważ jutro moja Olia ma urodzinki i wymyśliłam sobie, że zrobię jej taki prezent, do którego muszę się przyłożyć. Taki prezent od serca, nie wiecie, zwykle, nie coś takiego, wiecie, zwykłego kupionego, tylko coś bardziej kreatywnego, co muszę stworzyć sama. Kupiłam przed chwilką ramkę na zdjęcie, wydrukowałam sobie zdjęcia i będę robić jej taką ramkę i chciałabym każde z tych zdjęć jakoś podpisać, żebym mogła sobie do tego wrócić, wspomnieć co nieco, mieć taki po prostu, wiecie, jaką taką tablicę memories naszej przyjaźni, naszej znajomości od samego początku. Także wydrukowałam takie zdjęcia z ostatnich 3 lat, czyli od tych początków naszej znajomości na studiach, aż po jakieś tam wspólne wyjazdy, wieczorki razem. Także za moment wracam do domu i pokażę wam, co mam. Jestem w domu, jak w ogóle mogliście zauważyć, nie założyłam teraz gumeczek, wyszłam do sklepu po śniadaniu i nie ubrałam tych gumek, więc od razu teraz przychodzę, szybko pukam usta i zakładam te gumki, do obiadu jeszcze posiedzę sobie w nich, bo mam zalecenie, że mam je nosić jak najczęściej, także no, najwyższa pora. No i pokazuję wam ten jeden z prezentów, który chcę dać Oli. To jest właśnie ramka, już powyciągałam z niej te szkiełka i tak dalej, ponieważ chcę je ładnie, wiecie, tak wyczyścić, bo ze sklepu były takie poprzyklejane jeszcze naklejki. Także tak wygląda ramka, będzie moim zdaniem bardzo fajnie pasowała do Oli mieszkania, bo Olia ma mieszkanie w kolorystyce właśnie takiej biało-szarej, także to powinno super u niej się komponować. Tutaj wydrukowałam właśnie te zdjęcia, rozmiar 10×15, więc one powinny jak najbardziej tutaj pasować do tych okienek. No i kupiłam takie specjalne markery, którymi można oznaczać zdjęcia, pisać po zdjęciach. Tutaj na przykład mam biały, srebrny, czarny, także jeśli uda mi się właśnie tymi markerkami jakoś fajnie podpisać foty, to myślę, że efekt będzie naprawdę fajny i mam nadzieję, że Oli się spodoba. Ja jestem taką osobą, że bardzo lubię takie prezenty od serca, w których wiem, że jakby ktoś pomyślał o mnie wcześniej. Kacper kiedyś zrobił mi taką ramkę, kupił po prostu drewnianą płytę ASB, bodajże tak się nazywa, spsikał ją czarnym sprayem i na to powbijał gwoździe i ułożył ze sznurków serduszko. Bardzo mi było miło i mimo, że wydał na ten prezent niewiele tak naprawdę, tylko w Castoramie troszkę jakichś tam narzędzi, to jakby wiecie, taki prezent naprawdę, naprawdę cieszy. Olia też mi zamówiła 2 wielkie balony, cyfra 22 na moje urodziny, przyjechała z kwiatami, także było mi bardzo miło i próbuję, wiecie, jakby tak samo oddać jej i mam nadzieję, że będzie zadowolona z prezentu. A przed sekundką dostałam telefon od Kaspra, że dzwonił do niego kurier, że przyszło ogromne zamówienie, ogromna ilość paczek. Są to... Część naszych produktów nowych do Wow Cow przyszły do nas już, także za niedługo będzie premiera. Oczywiście musimy jeszcze zrobić wokół nich całą otoczkę, ale mamy już produkt, więc no, jedziemy go odebrać, ponieważ przyszły do salonu, były zadresowane do salonu, bo wiedzieliśmy, że tam na pewno będzie w tym dniu otwarte przez cały dzień, żeby nie było sytuacji, że akurat mi nie będzie w domu, kurier przyjedzie, także przyszły tam, musimy je odebrać, bo zajmują bardzo dużo miejsca w salonie i no, zapewne zajmują połowę poczekalni, albo nawet i całą, także lecimy je odebrać. Zapraszam. Dziękuję. Umówiliśmy się z Kacperem, że spotkamy się w garażu, także Kacper wsiada i jedziemy do Esse. I słuchajcie, jak byłam w Rossmanie drukować zdjęcia dla Oli, to kupiłam jeszcze nam takie szoty, już któryś raz je w sumie będziemy pić na odporność. Mówiłam wam, że wczoraj się tak też średnio czułam, trochę gdzieś tam gardło, trochę takie ogólnie osłabienie organizmu i wydaje mi się, że jak wtedy je kupiłam, jakąś taką sytuację z miesiąc temu, to nam przeszło, nie? No, ale tu mi zrobiłaś ja też robię coś podobnego. Tak. I ja się czuję o wiele lepiej, tak. A w niedzielę się czułem źle. Tak. Ja tak jak wam powiedziałam, robię właśnie taką miksturę kurkuma, pieprz, miód, imbir, świeży tarty i po prostu do ciepłej wody to wszystko. Myszką lewo. Aha, lewo. Mi się ciągle myli, bo mieliśmy zamkniętą drogę i po prostu jeździliśmy inną drogą, no ale mniejsza. No i to też jest spoko, jak nie macie czasu zrobić samemu, to można kupić w Rossmanie, kosztuje chyba 5 zł jedna buteleczka. Stoimy pod salonem, mamy jakieś zamieszanie z kurierem, Kacper się tam z nim dochodzi, bo brakuje nam ilościowo jakiejś paczki, jednej czy dwóch. No i po prostu masakra przy takich dużych zamówieniach, to jakby wiecie, trzeba mega pilnować, no bo kurier wam dostarczy jakąś ilość. No i sprawdzajcie, czy macie odpowiednią, bo, no bo mówię, podobno gdzieś tam niby pakował na magazynie, teraz już jej nie ma i tak dalej. Mam nadzieję, że Kacper to ogarnie tak, żeby było w porządku i z nim to wyjaśni. Ja weszłam do samochodu, no bo bez sensu będę tam, wiecie, stać i Kacper jakby ma całe zamówienie i tak dalej. No, ale a propos tych szotów, one są takie, wiecie, niekoniecznie najsmaczniejsze. To jest taki smak stricte ostro-imbirowy, kwaśny, taki cytrynowy, plus taka kurkuma. Jak znacie te trzy smaki, no to... To wiecie, jak to może smakować, ale tak jak mówię, na maksa stawia na nogi, no i to jest takie, wiecie, naturalne, to jest jakby, to nie jest jakiś tam napój o smaku, tylko to jest 100% naturalne, wyciśnięte z tych jakby produktów, także naprawdę stawia na nogi. Jak was coś bierze, to wam na maksa polecam, bo nie trzeba się bawić w robienie samemu, kupowanie składników, tylko wpadacie do Rossmanka, kupujecie, pijecie i czujecie się lepiej. Okazuje się, że jedna paczka gdzieś tam nam zaginęła, to znaczy nie nam, kurierowi, także wpisaliśmy jakiś taki protokół, czy coś takiego, jakieś uwagi do zamówienia i mamy nadzieję, że wszystko się odnajdzie. Byłam głodna, więc wzięłam się za obiad, za zjedzenie i tutaj mam taki makaron marchewkowy w sosie pomidorowo-paprykowym z oliwkami, ze szpinakiem i tak dalej. Pycha, ogólnie jesteśmy naprawdę na maksa zadowoleni z tego cateringu. Wygoda. Nie tracę wiele czasu na gotowanie, no i jeszcze jest przepyszne, jest przesmaczne i czuję się, jakbym chodziła, nie wiem, do restauracji na każdy posiłek w ciągu dnia, więc mega na plus, ale co do odczuć związanych z aparatem, już trochę łatwiej mi się je, trochę lepiej mi to idzie, jeśli chodzi o jakieś gryzienie w tym aparacie. Z każdym dniem jest ciut lepiej, ale zauważyłam, że od 3 dni tak ćmi mnie głowa, pobolewa mnie głowa. Jestem ciekawa, czy inne aparatki też tak mają, bo powiem wam, że było w pierwszy dzień trochę odczuwalny ból głowy, w drugi dzień ciut mocniej i tak dzisiaj, gdzie mam już aparat 4. dzień, czuję faktycznie ten ból głowy coraz mocniej. Dajcie znać aparatki, czy wy też tak macie. Ramka jak na razie wygląda w ten sposób, powycinałam, powkładałam zdjęcia i okazało się, że nie wydrukowałam jednego zdjęcia w Rossmanie, jakimś cudem. Policzyłam sobie dobrze, że ma być ich 9, wydrukowałam 8, także jeszcze muszę dodrukować to jedno, które mam jeszcze wybrane, ale moim zdaniem już jak na razie wygląda to fajnie. Pomyślę jeszcze nad tym, gdzie mogłabym ewentualnie tymi markerami, które kupiłam, ozdobić te foty, chociaż już teraz to wygląda moim zdaniem ładnie. Teraz znowu wychodzę z domu, ponieważ jedziemy do Castoramy. Dziadkowie Kacia poprosili nas, żebyśmy kupili im parasol, który jest aktualnie w ofercie Castoramy, także jedziemy sprawdzić, czy jest. Jeśli będzie, to oczywiście im go kupimy. Właśnie weszłam do samochodu. Kacper od jakiegoś czasu gra prawie ciągle po prostu w wolnych chwilach w szachy. Weszłam i mówi, no nie, weszłaś teraz, a ja właśnie zaczęłam grać. Chamsko jak nie wiem. Najlepsze jest to, że się śpieszymy. Prawda, śpieszymy się, bo jeszcze po Castoramy Kacper umówił się z mamą na całe te akcje reklamowe, marketingowe, które się nie udało ostatnio zrobić. Na vlogu też wam dokumentowałam to, jak Kacper usnął, ale na szczęście mamie też wtedy nie pasowało. A no i teraz co? Spóźnimy się pewnie, bo trzeba kupić parasol, bo wtedy obrażą się na mnie dziadkowie, a jak spóźnimy się do mamy, to mama się może obrazić. A ja gram w szachy. Wybierz teraz, kogo wolisz obrażenie? Twojego dziadka czy mojej mamy? Ciężki wybór, co? Ja publicznie nie powiem. Także czekam, aż Kacperek wielmożnie skończy grać, bo powiedział, że nie może teraz przerwać tej gry, bo mu się to zaliczy jako przegrana gra. Ale w ogóle chciałam ci powiedzieć, że nie wiem, co ty masz na kolację. Ale nie kolację, co ja gadam. To było chyba mój podwieczorek, co ja jadłam teraz. Ja zapomniałam o moim podwieczorku, ja nie widziałem w piżamie. Mam dla ciebie. Mój podwieczorek? Mam dla ciebie twoją kolację chyba. A ciastko mango? No jest tam. Gdzie? W biurze. Ja nie wiem, tu skoczysz mi? do podjedź. Ale no, moje było przepyszne, miałam taki makaron, bo ja sobie ogólnie mieszam kolejność tych dań, na przykład nie wiem, wieczorem na śniadanie. Potem zagadałaś mnie i przegrałem. No to bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jedziemy po wieczorek. No, ale dokończając, naprawdę, ja miałam taki, ty byś nie jadł, bo ty nie lubisz marchewki, ale miałam makaron z marchewki. Miałam po prostu taką marchewkę ugotowaną. Serio, jak ktoś chce catering na po prostu poziomie knajpy. Ja mówiłam już. Tak? Mówiłaś? Jezu. To jest mega. To pycha. My z Klaudią czasami się zastanawiamy, czy to na pewno jest fit, no ale naprawdę jest, no bo serio, smakuje jakby w ogóle było normalnym jedzeniem, jest tak pyszne, to nie masz w ogóle podjazdu. Ja bym to porównywał do restauracji, nie do cateringu, tak. Bo to jest inna liga, serio. Tak, tak, tak. No dobra. Szybko lecimy do biura po ten podwieczorek Kacpra, który zaginął magicznie. Gdzie był podwieczorek? Tak strasznie schowany przeze mnie. Schowany był w torbie z cateringu, ale był schowany, nie widziałem go, bo były dwie. Na wejściu samym. Były dwie i wiedziałem, że jedna tam jest, torba, i ona będzie pusta, bo była z dnia poprzedniego. Natomiast nie spodziewałem się, że w tej drugiej jest coś z dnia dzisiejszego. No, ale jest. Ale polecam ci to ciasto, bo już kiedyś miałam to ciasto mango. Tak? To super. No, ale jest mega dobre. Jesteśmy w Castoramie, jest całkowicie prawie pusto, więc wiecie, maseczki jakoś tak specjalnie nie mam na ustach i poszukujemy tego parasola, bo jak kupimy zły, to... O, tam jest dziadek, który nas naprawdę udusi, on nam tłumaczył ten parasol, dokładną drogę, więc musimy znaleźć odpowiedni. Znaleziony, słuchajcie, i jaka dziwna sytuacja, na stronie jest dokładnie ten sam za 23 zł więcej, a w sklepie stacjonarnym kosztuje o te 23 zł mniej. Ciężki? Nie, niewygodny. Halo? Kupiliśmy ten parasol i jest za 205 w sklepie. Jest po prostu inna cena niż stacjonarnie i niż online. Dostaliśmy, słuchajcie, w ogóle zdrapkę jakąś. 23 urodziny Castoramy. Kacer mówi, że my zdrapujemy, bo to my kupowaliśmy, także jak zajedziemy do rodziców, to zdrapę, zobaczymy, czy coś wygraliśmy. Jesteśmy już u rodziców, zaczyna się akcja pomoc komputerowa. Mama, zaskoczona, że nagrywam vloga? Entuzjazm widzę słaby. Ja jestem po kąpieli już. Mama była z tatą na rowerze, aktywnie. Idzie Wika. I Wika, chodź, bo mam dla ciebie prezent. To, o co prosiłaś? Przywiozłam Wicę, bo Wika teraz nagrywa filmiki makijażowe na jej Instagramie. Możecie zobaczyć Instagram Wika Tarka. I przywiozłam jej nową bazę. Taki spray do utrwalania. I bazę. A rzęs nie miałam, niestety lekkich. To sobie może zakupię. No, możesz już sobie zakupić. W podkładzie, bo się też namalować na Instagrama, na zdjęcie właśnie. Zadowolona? Zadowolona, dziękuję bardzo. Proszę. Słuchajcie, ja teraz kupon, ten co wam mówiłam. No, tym razem się nie udało, czyli standard. Widzisz to? Niestety, może następnym razem. Kacper działa z rodzicami przy komputerach, tłumaczy im właśnie tę kwestię reklam i tak dalej, związanych oczywiście z salonem Esse, a ja wyszłam, ponieważ mam do załatwienia jeszcze dwa tematy. Pojadę sobie do centrum handlowego do Pogori, który jest w Dąbrowie. Powiedziała, że muszę wydrukować to jedno zdjęcie w Rusmanie i wolałabym to zrobić już dzisiaj, żeby mieć na jutro gotowy prezent, a oprócz tego Wika prosiła mnie, żebym kupiła jej jeszcze rzęsy i pewnie w Rusmanie też uda mi się je kupić, ponieważ miała mi dzisiaj przywieźć też rzęsy oprócz tych baz i utrwalacza, ale po prostu takich delikatnych rzęs, o które jej chodziło, nie miałam w swojej kolekcji, tylko używane, wiecie, bez sensu dawać używane, więc od razu podjadę i jej kupię według życzenia. Później jedziemy do kina, jest teraz 19:30, na 21:30 mamy seans w kinie w Heliosie, w tych takich lożach Dream, czyli z tymi nogami wyłożonymi na śpiocha, że tak powiem, więc fajnie, bo dawno, dawno nie byliśmy w kinie. Byliśmy na początku roku, w okolicach stycznia czy lutego, potem był pandemia, także po prostu od tamtego czasu nie byliśmy w kinie, więc bardzo się cieszę, idziemy na film Pętla i może na storiesach albo w kolejnym vlogu wam go zrecenzuję, jak mi się podobał, ponieważ teraz już kończę vloga, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia oczywiście w kolejnym vlogu, ten dodany jest w czwartek, więc następny pojawi się na kanale w niedzielę. Buziaki, pa!